Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Ewelina i zapewne kojarzycie mnie z zajęć dla najmłodszych, m.in. z Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci czy Klubu Malucha. Dzisiaj zapraszam Was do mojej kuchni, gdzie rozpoczniemy cykl Gotowanie Czarowanie z WCK. Dzisiaj jako pierwszy zrobimy bajkowe kanapki i mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Zaczynamy! Zaczniemy od pirackiej kanapki, która pewnie kojarzyć będzie Wam się z bajką Jake i Piraci z Nibylandii. Co będzie Wam potrzebne? Na pewno jedna kromka chleba, ogórek, ser żółty oraz szynka. Pamiętajcie, żeby poprosić rodziców o pomoc, ponieważ będzie dużo wycinania nożem drobnych elementów, więc na pewno bez nich się nie obejdzie. Poproście rodziców, żeby obcięli wszystkie boki i wycięli Wam kształt łódki z kanapki. Naszego pirackiego statku już gotowy. Pamiętajcie natomiast o tym, żeby nie marnować jedzenia i nie wyrzucać resztek, które Wam zostaną. Podzielcie się z rodzicami albo sami zjedzcie. Najważniejsze, żeby ich nie wyrzucać. Tym razem świnki Pepy potrzebujecie masło, szynkę, ser żółty, kawałek papryki, serek wiejski oraz pieprz. Potrzebować jedną kromkę chleba, ser żółty, marchewkę, szczypiorek, serek wiejski, rukolę, masło oraz pieprz. Zapraszamy na kolejne zajęcia z cyklu Recepta na zabawy z WCK. Do zobaczenia!